macie osiołka. Tam też. Ale idziemy, bo tam pan węża pokazuje. Nieważne jak to brzmi. O, tutaj piłką strzelają sobie tam do tych główek. Nie? Macie osła. No co, jak to osły stoją. Stoją i się nie odzywają. O, gdzieś tam burza. Mamy, alpaka. Biała i brązowa. Alpaka. O, pan z jaszczurami. Zobaczcie, jakie tu jaszczury. Ja nie dotknę tego, za nic na świecie. Lesiu Matej, to by to obmacał te wszystkie stwory tutaj, ale ja to nie. My friend from the Poland, Lesiu. Remember? Lesiu? Leszek. Leszek. Say to Leszek. Hej, Leszek. O, Leszek to by obmacał te stwory. Ale ja nie. O, pani cieszy się, że ma węża. Ale pani ma węża. Nie, ja to nie. Pyton jest. Tutaj śpi też. Pewno ten pyton też już ma dosyć. To jest tak jak baby. A tutaj są papugi, papagaje. Free photo. Zelo z papagaja. Szczęśliwa. Ona uwielbia ptaki. O! Say something. Pyta się, czy mówi ta papuga. Juri, bo na imię Juri. Tam są takie inne papuszki. O! Coś mówi. Cała uszczęśliwiona, jak ona ma papugę, dwie. Miała jeszcze więcej ptaków, ale te ptaki wypuściła na wolność. To zostały jej tylko dwie papugi, których nie może wypuścić, bo sobie nie poradzą. A tam u góry jest młoda papuszka. Widzicie? U góry? To jest młoda papuga. Pokazała dupsko. No tu jest. No, tu jest ta biała. Yes, I know. Just be careful. No. Tu jest taka ładna. A na tle czerwony nie będzie widać. Oj, się. Ładnie. Wrócił papagaj. Mała się obraziła. What's he doing with them? A widzicie, co Zola robi? Ona wie, jak co papugi lubią. Widzicie? Jeszcze papugi tam po głowie i one wtedy są takie... Są takie... No lubią to, no tak jak koty lubią za uszami, tak papugi, one lubią tak coś tam na głowie, mają coś takiego, coś... Że... Widzicie? Jak usypia papugę? Coś dla niej. No i ta papuga. Ale się drze. Tu jest ta młoda. Yeah.
No. Dobra, będziemy się odpychali. Gołębie jeszcze biegają. Tam pytony. Denerwują te papugi, one są cierpliwe. Weszliśmy do kafejki zobaczyć, co jest, jakie mają wybór. Patrzcie, ile mają lodu. Oho, oho. Wszędzie czekolada, nie? Czekolada na bubblegum, czekolada na black chocolate. Weszli, bez strawberry, czekolada. Nice. Sprzedawca zadowolony. Oczywiście wata cukrowa. Takie różne twarzyczki tutaj mają. No i tam mają coś dairy, ale... A, popcorn. Popcorn. Zaraz zobaczymy, co tutaj. Czy widać kawałek rzeki? Tam daleko widać kawałek rzeki. Szkoda, może uda mi się znaleźć jeszcze rzekę dzisiaj. Dobra, pędzimy dalej. Tam są takie inne lody, może sobie te lody inne zamówię. Zaraz będę przechodził obok tego ciągniczka i będzie hałas. Ale zobaczcie, jaki tam jest patent zrobiony, o ile mi się uda nagrać. Teraz wam pokażę. Żeby był bardziej ekologiczny. Widzieliście? Miał zrobioną tą. Miał zrobioną taką tacę z tego, też się zgubiłem, tacę z aluminium miał taką, czy tą metalową, drugi też ma to samo i zbierają olej, który kapie tam nieszczelności z tych silników. Azjatyckie pomysłowe. No i przy wejściu oczywiście musisz przejść już tak jak wszędzie na świecie, musisz przejść przez sklep. No i tutaj mają jogurty, tu mają różne smakowe mleka, kiełbasa, to co w sklepach. No, taka pani jak ładnie ubrana. No, tam mamy różne typy mleka, ludzie kupują jogurty. Tu jakieś mrożone. Nie, to chłodzone. No nie są zamrożone. Is it frozen? Frozen yogurt? A, nie są zamrożone. Są tylko schłodzone. Tu są otwarte. Tu są jakieś specjały. Mochi again? Czy dostałem cukierka kawowego? Ja to bym sobie zeżał. Bym to sobie zeżał. Tu jakieś krupuk, tam banany, suszone. Ktoś. Widziałem go gościa, że widział te, to są te makaroni takie. No, to jest takie makaroni, tego się już nie gotuje, to jest gotowe do jedzenia. Tylko, że to nie jest makaron. Tylko tak się nazywa. O, crispy brownie. No i tutaj jest królestwo. Królestwo dla Indonezyjczyków, uwielbiają, patrzcie, tam te wszystkie te takie chrupiaszcze rzeczy,
Oni uwielbiają takie chrupiaste rzeczy. Są różne różności. A to są buraki. Najmniej tak myślę. Tam są te chrupiaste rzeczy. Tam są te chrupiaste rzeczy. Tam są chrupiaste rzeczy. Pani uciekła. Pani menadżer uciekła. A pobiegły gdzieś do tych chrupków i mnie zostawiły. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Tu macie też takie jakieś... O, śliwki. O, patrzcie, śliwki. Ciekawe, ciekawe, w jakiej cenie te śliwki są. 35 tysięcy. Czekajcie, czy są takie śliwki, jak te nasze śliwki. Ale nie za... No do czego bym mógł sobie je zużyć? Nie wiem. No, tak sobie patrzę, tutaj maskotki dla dzieci. Tutaj ryż pomuchany. Tu dalej jakiś krupuk. Krupuk, krupuk. Różowe, brązowe. Wafelki. Wafelki koktajlowe. Wafelki koktajlowe. Tutaj może takie coś. Green cocktail. Ale co to jest, to nie wiem. Murty, what is it? What's this? Chocolate ring. A, takie czekoladowe ringi. What? Yeah. No? Look, how many do you have? I have none. Yeah, just asking you, what? Yeah. I saw the... You like pepper? No, for the bigos. Nie mam kapusty, żeby zrobić bigos, tak bym sobie wziął te śliwki. Nie robię też sosów żadnych takich specjalistycznych. Wziąłem sobie tak czekoladowe takie. Czekoladowe różne. A, tu są te babeczki takie. Widzicie? Są babeczki. Pie, chocolate cookies. No i tutaj pełno. Pełno takich chrupiaszczych rzeczy. Pandan cake. Ten. No tutaj też są te chrupiaszcze. To już się powtarzają. Ale tu dzieci mają raj. A patrzę sobie za czymś sezamowym. To jest sezamowe. Ale to jest takie miękkie strasznie. Sezam. Garam, gula, cukier. Pierwsze jest cukier. O, to jak jest cukier, to będzie strasznie, strasznie. Gula, katan, satan, garam. To jest tylko sól, sól, cukier i sezam. O, o, to będzie za ostre jak dla mnie. To za ostre jak dla mnie. Dobra, muszę gdzieś... Muszę gdzieś się odszukać, gdzie oni są. Ubiłem się. A, tam jest zero. Dobra. Pędzimy. Tu jakieś zielone z takimi... z glonami. I tutaj jeszcze takie macie czokobary. Różne. I tutaj kasa. Płacimy. Tutaj takie minamusze. I pędzimy. Patrzcie, się zrobiło. Pora deszczowa. Pojedziemy jeszcze wyżej coś zobaczyć. Może. Jak nie, to będziemy się cofać. Macie, co się dzieje? Burza. Ale zdążyliśmy odejść, to? Teraz mamy przerwę obiadową. Kierowca się posila. Dziewczyny jedzą. No, wszyscy jedzą. No i oczywiście ja. Tylko ja mam swoje. Tak, mogę tam.
Oni mają swoje, ja mam swoje. Dobra, zjemy i będziemy patrzeć, będziemy... Czekamy, aż burza przejdzie. Ale rzeka momentalnie przybrała. Szkoda, że ten samochód bym... rzeka zginęła. Bym pokazał rzekę, jak przybrała momentalnie. Patrzcie, co się dzieje. Cała droga płynie. Ładnie, nie? Taka burza nam została. Dobrze, że... Dobrze, że nam się udało. A tutaj te kioski są z owocami, są wyżej. A z przodu zobaczmy. Jakaś akcja się odbywała, coś się podziało, coś samochody to zatrzymywali. A tu zobaczcie, co się dzieje. Świata nie widzę. Zobaczcie, rów melioracyjny z tym. Bo jakieś się włączyło światło. Zobaczcie, ile wody płynie w rowie. Jakbyśmy jechali w tamtą stronę, było suchutko, pusto. Zobaczcie, jak szybko tu się robi rzeka. Tu jest na ulicy, na jezdni, a tam na... Tam jest w rowie melioracyjnym. Gdzie rów melioracyjny? Rzeka. Zobaczcie, co się dzieje. Korek na autostradzie. Jesteśmy zakorkowieni. Tutaj płynie rzeka. Rzeka się zrobiła. Autostrady. Zawsze się znajdzie jakiś. Mamy.
Słuchajcie, taka masakra. Świata nie widzę. Miliony hektolitrów wody spadają w przeciągu paru minut. No. To są miliony ton wody. Wojsko jechało. Wojsko jechało. Są wojskowe ciężarówki. Ale tam dalej widzę się wypogadza. Wiecie, tam się jasno robi, zobaczymy. Pojedziemy, to będzie widać. No i patrzcie, wyjechaliśmy ze ściany deszczu. I nagle się skończył deszcz. Widzicie? Deszczu nie ma. Skończył się. Ciawi. Aż niemożliwe, nie? Przed chwilą byliśmy w ścianie deszczu. Hektolitry spadały na głowę i od razu jesteśmy bez. Na suche. Zaraz dojedziemy na suche teren. No. I już jest sucho. Trzecia godzina, odpychamy się do domu. Jeszcze mamy godzinę jazdy. Także więcej nic się nie udało już. Tam w ogóle chyba słońce. Więcej nic nie zwiedziliśmy. Bo nie chcieliśmy się pchać tam na szczyt tej góry podczas burzy. Widzicie, jak ładnie się zrobiło. Przed chwilą ulewa była i zobaczcie, co teraz. No, taka jest pora deszczowa. Ale korek nadal jest, chmury też są.